Hucznie zapowiadane pierwsze urodziny Raciborskiego Aquaparku już od 9 zwabiło wszystkich, którzy poza kąpielą w chlorowanej wodzie liczyli na porcję dobrej, niecodziennej rozrywki. Ogromny, bogato ozdobiony tort, pyszna kiełbaska z rożna oraz szereg wodnych atrakcji czekały na gości H2 Ostróg, którzy tego dnia zdecydowali się na wspólne świętowanie. Skąd pan przyjechał? Z Rybnika. No w Rybniku nie ma takiego fajnego basenu. No chyba nic, nie wiem, no. Szczerze, nie umiem pływać, więc zawsze siedzę w tych bąbelkach, a żona z małą tam pływają, nie? Ale dlaczego H2 Ostróg akurat pan wybrał z rodziną? No nie wiem, no tak to kiedyś każdy rozreklamowali, że każdy tu przeczytał H2 Ostróg, no i przyjechali my roz, no i tak zostało, no. Kolejny gość spoza Raciborza, który zawitał do naszego wodnego parku po raz pierwszy, również był pod jego wielkim wrażeniem. Rewelacyjny, pięknie, bardzo ładnie mi się to podoba. Czyli na pierwszym razie się nie skończy? No, mam nadzieję, że nie. Chyba, że nasze miasto zafunduje sobie tak, to wtedy siła wyższa. Ale to chyba nie tak szybko. Ty będą pierwszy raz, no to pewno nie raz tutaj wstąpię. Na specjalne zaproszenie MKS Wiktorii Racibórz udział w uroczystości wzięła wicemistrzyni Europy w stylu klasycznym Katarzyna Dulian, która od godziny 11 instruowała najmłodszych pływaków. Ja bardzo to lubię. Dla mnie to jest kształtowanie nowego charakteru. Dla mnie to jest pokazywanie im drogi, która no, mnie poprowadziła w taką stronę, którą ja no, naprawdę cenię sobie. Także wydaje mi się, że potrafię zarazić te dzieci pasją i widzę to też po nich i to procentuję. A jak tobie się podoba ten raciborski basen? Jestem tutaj pierwszy raz, tak żeby móc w ogóle tak na spokojnie to wszystko zobaczyć. Bardzo mi się podoba. Myślę, że światowe standardy tutaj są spełnione. Na imprezie urodzinowej nie mogło zabraknąć prezydenta Raciborza Mirosława Lęka, który jest bardzo zadowolony z funkcjonowania obiektu. Ja poza tym, że patrzę na frekwencję i na to, co się dzieje na basenie, to też patrzę na finanse, więc ten basen rzeczywiście również domyka się finansowo. Były wątpliwości, czy podołamy, czy rzeczywiście zarobimy na bieżące utrzymanie, zarabiamy. Ale myślę, że to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że basen ma klientów, że jest bardzo dużo dzieci, że chętnie z niego korzystamy, że przez rok się jeszcze nikomu nie znudził. I bardzo się cieszę, że pierwszą rocznicę akwaparku świętujemy z 10. rocznicą zdobycia medalu przez Kasię Dulią. Bardzo się cieszę, że Kasia przyjechała do swojego kochanego Raciborza i zechciała świętować z nami. Także to jest ważne, że gdzieś tam razem tą tradycję pływacką staramy się utrzymać, również na raciborskim akwaparku. Dzisiaj również przyznano nagrody za najlepszą pracę konkursu plastycznego, gdzie już od samego rana na zwycięzców czekało podium. Konkurs zakończył się w czwartek. W czwartek zostały wymienione najlepsze prace, czyli prace zwycięskie. Do konkursu stanęło ponad 120 dzieci. Tyle prac spłynęło do nas, do ośrodka. Było z czego wybierać. Na pewno wybór nie był łatwy. Komisja, która się zebrała w Urzędzie Miasta, miała dosyć spory problem, żeby zdecydować, które prace nagrodzić, które wyróżnić. Ale jakoś po burzliwych negocjacjach udało się wybrać te, które były, tak jak było w regulaminie, starannie wykonane, pracochłonne, oryginalne, jakoś nową metodą, nie tylko kredkami. No i stąd mamy tych zwycięzców. Za chwilę podsumowanie. Pierwsze miejsce w dwóch różnych kategoriach wiekowych zajęły Aleksandra Krupa oraz Karolina Marceanik. W dalszej części uroczystego świętowania odbyły się m.in. zajęcia z dziećmi w Akademii Fitness, nauka nurkowania, zajęcia z kajakami oraz różnego rodzaju gry i zabawy.